Wizytę w jakimś kraju, a jeżeli już to wybiera tam jedno miasto. Cieszę się, że tym miastem w tym roku jest przede wszystkim Łódź. Usłyszałem bardzo wiele ciepłych słów na temat tego, co społeczność łódzka, katolicka, chrześcijańska zrobiła dla dobra współpracy i współistnienia tych dwóch społeczności tu w Łodzi. Szczególnie mocno było podkreślone to nasze staranie i troska o groby zmarłych Żydów z dawnego starego cmentarza żydowskiego przy tej okazji budowy tramwaju regionalnego. Usłyszałem, że tak wielka troska na nasze miasto ściągnie błogosławieństwo Boże na wieki wieków. Rolą naszej społeczności łódzkiej było w tym przypadku to, że ten akt będzie miał miejsce tu w naszym mieście, co w środowiskach żydowskich przysporzy nam bardzo wiele prestiżu. To jest sprawa wewnętrzna władz religijnych żydowskich i dlatego Wielki Rabin Izraela przyjeżdża tutaj, żeby oddając honor tym, którzy przyczynili się do odrodzenia się tej społeczności, a więc w tym przypadku Michaelowi Shudrichowi, obecnie rabinowi Polski, a poprzednio rabinowi Łodzi i Warszawy oraz panu Simcha Kellerowi, obecnie rabinowi naszego miasta, którzy bardzo wiele uczynili dla społeczności żydowskiej, właśnie dla tej jej części bardzo religijnej. Z tego co wiem, łódzka społeczność żydowska w środowisku ortodoksyjnych, religijnych Żydów jest szczególnie wysoko ceniona. Nasz naczelny rabin z Izraela ma czas i chce spędzić cały szabat tutaj w Łodzi. To jest zaszczyt dla nas, społeczność żydowskiej, i wydaje mi się, że to jest zaszczyt dla całego miasta. I przypomnieć jak było przedwojenie i jak też mogę być dzisiaj. Ostatnie 19 lat to jest, wracamy do takich starych korzeni, jak było tutaj przedwojenie. I bardzo cieszę się, że to jest możliwe. To jest takie prosto normalnie. Naprawdę, jeżeli ja pamiętam dobrze, 4 lata temu ja byłem jedynym rabinem tutaj w Polsce. I już my mamy 8. A to już jest, już to jest czas pomóc jeden drugiemu. To jest, być może mogę być najważniejsze, że to jest takie poparcie. Czy rabin w Wrocławiu będzie słuchać o problemy w Krakowie i w Łodzi będzie słuchać, jak to jest w Warszawie. I wtedy to daje szans dla wszystkich rabinów, które naprawdę już robimy, ale nie formalnie. Nie da się czegoś zrobić jedną wizytą, jednym spotkaniem. Tutaj jest praca wielu ludzi.
władz miasta, dziennikarzy, różnych działaczy organizacji pozarządowych, chociażby działaczy kolorowej tolerancji w Łodzi. To są rzeczy, które wpływają na wizerunek miasta. Ponadto można powiedzieć, że dzisiaj Rabin Metzger, co było bardzo piękne, wybrał się na spacer po Łodzi. Miał to zrobić 20 minut, powiedział, że jest zmęczony, chciałby się położyć, trochę odpocząć. Skończyło się na dwóch i prawie pół godzinie, dlatego że no, jakby co chwila zatrzymał się nad jakimś budynkiem, czego my jako łodziani już nie dostrzegamy, oswojeni z architekturą łódzką. Wydaje nam się, że to miasto jest tylko brudne, szare i zaniedbane. Natomiast Rabin Metzger spacerował po Piotrkowskiej, był na Pałac Poznański, spacerował po Parku Staromiejskim i jak mówię, z 20 minut tego spaceru zrobił się 2,5 godziny, ponieważ nie mógł przestać, a to mógł się podziwiać Piotrkowską, architekturę. To było naprawdę bardzo wzruszające, ponieważ wszyscy byli już mi bardzo zmęczeni. Myśleliśmy, że to będzie krótki spacer, to tak już mówię pół żartem, ale rzeczywiście jest to. To wydarzenie będzie odnotowane medialnie bardzo mocno, dlatego że są dziennikarze izraelscy, nieustanny stały kontakt internetowy z mediami izraelskimi, światowymi, żydowskimi i wszystkich opinie są bardzo, bardzo pozytywne o Łodzi, o mieście Łodzi, o gminie żydowskiej w Łodzi, o wspaniałej współpracy między mniejszościami narodowymi, w tym przypadku mniejszością żydowską, a władzami miasta. I mi się wydaje, że pobyt pana prezydenta tutaj na naszym uroczystości, takie zakończenia szabatu i takie wzięcie udziału jako ojciec miasta, jako prezydent tego miasta było bardzo wzruszające dla nas. Mi się wydaje, że dla pana prezydenta również, a na pewno dla pana rabina, głównego rabina Izraela, rabina Metzgera, bo również widziałem to bardzo wzruszające. The best place to be together all the rabbis from Poland and the community was here. Therefore we are here after we came to visit some another places we were in Warsaw. And we are in Wroclaw, and so this is the third station. Tomorrow we shall be in Krakow, and then we shall leave. Well, what do you think about Łódź? For us, it's a normal city, and for you? It's a special city. Why? First of all, we remember that 40% of these citizens before the Holocaust were Jews. Therefore, for us, it's a very special city. We have not so many cities in Europe that 40% of them were Jews. And the second thing, that we have mixed feelings. One feeling that we miss all the 40% of the citizens here, so many Jews that were killed only because they were Jews. But the hope that we have now, because we see the development of the Jewish community here under the support of the Rabbi Keller, that he does a wonderful job here, so kind, so smiling every time, and people love him, and we see that a lot of people are coming to the community. They want to be close to the Judaism and to want to learn to ask questions, and they get the real answers. And it's the first time after 70 years the chief rabbi of Israel came to visit Łódź. You have to understand, for every subject to be separate, to be alone, it's not strong. And you have not the strength to have influence to others if you are alone. For example, take your hand. Every finger, when the finger is alone, is very weak. But if we close together the fingers, the hand becomes very, very strong. Therefore, we say that every rabbi in his city is alone, but when we connect all of them together to one hand, close hand, to be close one to the other, they will be more powerful, more influence to their communities, and they will succeed all their needs. And therefore, we are happy to build today, after 65 years that there was organization of rabbis before the Holocaust, now is a history moment to create it, to rebuild it back here in Poland. And the history will be written that it was in Łódź. That's